Witajcie moi drodzy, z tej strony Epikurejczyk i zapraszam Was do pierwszego z czterech filmików na temat wojsk wschodnio-rzymskich, wojsk Bizancjum, jak kto woli. Omówimy sobie tutaj okres od 579, 580 do 1071. Skupimy się dziś na historycznym tle militarnym Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. Porozmawiamy głównie o strategii konie Maurycjusza i taktyka Leona VI Mądrego, ale też pomówimy sobie o instytucji Tem, o ich założeniu przez Konstansa II i Konstantyna IV oraz o ich rozwoju i ogólnej naturze, nie tylko wojskowej, ale i administracyjnej. Poznamy kilka greckich słów nowych i ogólnie odczarujemy zakłamany świat związany z siłą cesarstwa na wschodzie, bo na ten temat jest po prostu ogrom kłamstw. A skoro robię serię historię legionów rzymskich, no to wypadałoby też odczarować właśnie ten późny okres cesarstwa rzymskiego, kiedy to armia wcale przecież nie była gorsza, była inna, to prawda, ale nie ustępowała niczym w porównaniu do tych wcześniejszych. I jeszcze na początek pragnę oczywiście serdecznie podziękować moim patronom na kanale, Westalce i Kamilowi. I zaczynamy. Wady bizantyjskich armii były wrodzone. Ich zwycięstwa przypadkowe. Już słyszę wasze gladiusy wyciągane w moim kierunku jako reakcję na to zdanie, ale od razu was uspokajam. To nie moje słowa, to cytat z Gibbona. I całkowicie się z nim nie zgadzam. Tak dalekie jest od prawdy to wymijające potępienie, że o wiele poprawniej byłoby nazwać ich porażki przypadkowymi, a sukcesy normalnością. Złe zdolności dowodzenia, niewystarczająca liczba żołnierzy, nieprzewidziane losy wojny, a nie bezwartościowość wojsk były zwykłymi źródłami klęski w kampaniach wschodnich cesarzy. Przyczyny doskonałości i sprawności armii bizantyjskich nie są trudne do odkrycia. Pod względem odwagi dorównywały one swoim wrogom. Pod względem dyscypliny, organizacji i uzbrojenia były znacznie lepsze. Przede wszystkim posiadały one nie tylko tradycję rzymskich strategii, ale całościowy system taktyki, starannie opracowany pod kątem wymagań epoki. Przez wieki wojna była studiowana jako sztuka na wschodzie, podczas gdy na zachodzie pozostawała jedynie kwestią twardej walki. Młody frankijski szlachcic uważał swoją edukację wojskową za zakończoną, gdy potrafił stabilnie dosiadać swojego rumaka i zręcznie posługiwać się lancą i tarczą. Bizantyjski patrycjusz, choć nie mniej wyćwiczony w walce, dodał teorię do empirycznej wiedzy poprzez studiowanie dzieł Maurycjusza, Leona, Nicefora, Fokasa i innych autorów, których książki przetrwały tylko z nazwy. Rezultaty przeciwnych poglądów przyjętych przez dwa odłamy Europy są takie, jakich można było się spodziewać. Ludzie Zachodu, chociaż uważali wojnę za najważniejsze zajęcie w życiu, niezmiennie znajdowali się na przegranej pozycji, gdy stawiali opór wrogowi, którego taktyki nie znali. Dowódcy Wschodu natomiast chlubili się tym, że wiedzieli, jak stawić czoła i pokonać Słowianina, czy Turka, Franka, czy Araba, stosując w każdym przypadku środki taktyczne najlepiej dostosowane do metody walki ich przeciwników. Można powiedzieć, że bizantyjska armia VII i następnych wieków zawdzięcza swój szczególny kształt reorganizacji, którą przeszła w ostatniej ćwierci VI wieku, jakieś 25 lat po śmierci Justyniana. Szczegóły tej reorganizacji są zachowane w strategii Konie, bezcennym dziele, które pokazuje nam dokładnie kiedy i przez kogo zmiana została przeprowadzona. Wschodnio-rzymscy pisarze z późniejszego okresu często błędnie przypisywali te zmiany słynnemu wojownikowi, cesarzowi Herakliuszowi, zdobywcy Persji, zdobywcy prawdziwego krzyża. Ustawiam go po swojemu, trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No Karpiusz jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. No i co? I jedziemy z nim. W rzeczywistości armia, z którą Herakliusz wygrywał swoje bitwy, została już zreorganizowana przez jego godnego, lecz niefortunnego poprzednika, cesarza Maurycjusza, którego niespokojne rządy przypadły na lata 582-602. To pod jego imieniem ukazuje się Strategikon i jego rękami został skompilowany. Nie ma żadnego powodu, by wątpić w przypisanie Strategikonu cesarzowi Maurycjuszowi. Dokładne sprawdzenie danych chronologicznych, których dostarcza sama książka, pokazują, że nie mogła ona zostać napisana przed rokiem 570 ani po roku 600.
Król perski jest przywoływany jako główny wróg imperium, ale nie jest przedstawiany jako władczy i uciążliwy sąsiad, co miałoby miejsce w każdej książce napisanej po najazdach perskich w latach 605-608. Z drugiej strony Słowianie i Awarowie są opisani jako wrogie siły nad Dunajem. Nie ma wzmianki o Gepidach czy Longobardach, dlatego te ostatnie plemiona musiały już zniknąć z jego brzegów. To znaczy, autor zajmuje się okresem po 568 roku. Ale z faktu, że wszystkie walki ze Słowianami i Antami miały mieć miejsce w bliskim sąsiedztwie Dunaju, a w większości nie na ziemi rzymskiej, lecz za rzeką, możemy słusznie orzec, że wielkie najazdy słowiańskie w latach 581-585, które sięgały aż do Tesaloniki i Termopil, nie mogły się jeszcze rozpocząć. Datę 570-80 czyni jeszcze bardziej prawdopodobną fakt, że autor nie wypowiada się tonem i autorytetem cesarza. On jedynie pragnie przekazać na użytek publiczny pewne doświadczenia wojskowe, które stało na jego drodze. I raczej udziela rad niż rozkazów. Porównanie preambuły książki Maurycjusza z preambułą Taktika Leona, dzieła napisanego przez panującego władcę, pokazuje tak zupełną różnicę tonu, że mamy pewność, iż Maurycjusz był jeszcze tylko początkującym dowódcą, gdy pisał swoje dzieło. Wstąpił na tron w 582 roku, więc Strategikon może być słusznie datowany na rok lub dwa wcześniej. Powinniśmy przypuszczać, że dzieło zostało napisane bliżej roku 580 niż 570, ponieważ znaczna ilość lat wydaje się oddzielać autora od czasów Justyniana, który zmarł dopiero w 565 roku. Wspomina on bowiem, że armia przez pewien czas znajdowała się w stanie rozkładu i zapominała o swoich dawnych triumfach. Taka skarga nie mogła zostać złożona, gdy zwycięstwa pod Taginae i Casilinum były jeszcze świeże w pamięci ludzi. Upadek rozpoczął się w ostatnich latach panowania Justyniana, kiedy to, jak mówi Agatias, cesarz, wszedłszy w ostatnią fazę swojego życia, wydawał się znużony pracą i wolał wywoływać niezgodę wśród swych wrogów lub łagodzić ich podarunkami, zamiast zaufać broni i stawić czoła niebezpieczeństwom wojny. Pozwalał więc, by jego wojska zmniejszały się liczebnie, ponieważ nie spodziewał się, że będzie potrzebował ich usług, a ministrowie, którzy pobierali jego podatki i utrzymywali jego wojska, byli dotknięci tą samą obojętnością. Rozkład, który rozpoczął się za czasów Justyniana, rozprzestrzenił się głębiej podczas 13-letniego panowania jego następcy, wyniosłego i niezbyt umiejętnego Justyna II, 565-578. I mógł równie dobrze osiągnąć katastrofalne stadium opisane przez Maurycjusza w ostatnich dniach panowania tego cesarza. Możemy jednak odważyć się na jeszcze dokładniejsze określenie daty powstania Strategikonu. Kiedy cesarz Tyberiusz Konstantyn zastąpił Justyna II, przeprowadził gruntowną reorganizację armii, powierzając troskę o szczegóły dwóm wybitnym oficerom, Justynianowi, synowi Germanusa i samemu Maurycjuszowi. Ci dwaj koledzy naprawili to, co było złe i uporządkowali to, co było chaotyczne i, krótko mówiąc, sprowadzili wszystko do stanu sprawności. Możemy zatem z dużą dozą pewności stwierdzić, że Strategikon został wówczas wydany przez Maurycjusza, by służyć jako oficjalny podręcznik zorganizowanego zastępu Cesarstwa Wschodniego. W takim razie można go przypisać do roku 579, daty, która dokładnie pasuje do wszystkich wewnętrznych wskazań czasu, o których już wspominałem. Wydaje się, że komisarze dokonali wielu gruntownych zmian w armii, ponieważ oddziały, które opisuje Maurycjusz, są w zupełnie innych strojach i nazwach niż te, które Prokopiusz wstawił 30 lat wcześniej. Prawdą jest, że uzbrojony konny łucznik, Hodatos, jak się go teraz nazywa, nadal pozostaje wielką siłą na wojnie, a także ostoją i nadzieją cesarskiego zastępu. Jednak zarówno wśród kawalerii, jak i piechoty wprowadzono zupełnie nowy system organizacji. Za czasów Justyniana nie było w armii stałej jednostki większej niż pojedynczy regiment, korpus, który Prokopiusz nazywa Hatalogos, tłumacząc w ten sposób słowo numerus, które było jeszcze jego oficjalnym tytułem. Maurycjusz uznaje ten korpus, który nazywa arithmos, to jest numerus, albo częściej tagma lub vandon, za podstawę organizacji wojskowej. Mówi jednak o numerii, które były formowane w większe korpusy, brygady i dywizje, jakbyśmy je nazwali. 6, 7 lub 8 numerii ma tworzyć mira, liczące od 2 do 3 tysięcy ludzi, czyli odpowiednik brygady. A trzy mire mają być połączone w meros, czyli dywizję liczącą 6 tysięcy lub 8 tysięcy ludzi. Dodaje, że numerus powinien być nie mniejszy niż 300 i nie większy niż 400 osób, a mire powinny być utworzone z nieregularnej liczby numerii, aby wróg nie mógł obliczyć dokładnej siły przeciwnika, licząc jedynie liczbę sztandarów w linii walki. Numerus, czyli banda, zespół lub tagma,
liczące od 300 do 400 osób, jest teraz dowodzona przez oficera zwanego Comesem lub Tribunusem. Interesujące jest to, jak skurczyło się znaczenie tych nazw. W IV wieku w całym imperium było tylko około tuzina hrabiów, a każdy z nich rządził całą granicą i dowodził wieloma kohortami. Trybun w podobny sposób był kiedyś dowódcą całego legionu liczącego 6 tysięcy ludzi. Teraz jednak te dwa słowa są używane jako homonimy i stosowane do zwykłego pułkownika. Brygadier dowodzący 7 lub 8 bandami jest obecnie nazywany Mirarchos lub jako łaciński odpowiednik Dux, choć Dukes z IV wieku mieli władzę niższą niż Comites. U Maurycjusza nie ma jeszcze śladu, że łączenie numerii czy zespołów zostało ustalone na stałe. Sugeruje on raczej, że dowódca armii uczyni swoim pierwszym obowiązkiem takie połączenie ich, gdy zostanie wypowiedziana wojna. W tej kwestii armia z 580 roku różni się od tej z następnego stulecia, które, jak zobaczymy, dochodzi do trwałej lokalizacji regimentów i ukonstytuowania się czegoś, co można nazwać stałymi korpusami armii. Najważniejszą zmianą, jaką obserwujemy w ogólnej organizacji armii przez Maurycjusza, jest wyeliminowanie tego systemu przypominającego nieco germański komitatus, który wykradł się z szeregów federacji do regularnej armii rzymskiej. Lojalność żołnierza zagwarantowano raczej cesarzowi niż jego bezpośredniemu przełożonemu, czyniąc mianowanie wszystkich oficerów powyżej stopnia centuriona opieką rządu centralnego. Dowódca armii lub dywizji nie miał już w swoich rękach władzy i patronatu, które czyniły go niebezpiecznym. Żołnierze znajdowali się pod rozkazami delegatów cesarza, a nie prawie niezależnych władców otoczonych ogromnymi grupami osobistych stronników. W ten sposób żołnierz nie uważał się już za zwolennika swojego bezpośredniego dowódcy, ale jedynie za jednostkę w wojskowym systemie imperium. Reforma ta była tym łatwiejsza, że element barbarzyński w armii cesarskiej zdecydowanie się zmniejszył. Gwałtowny spadek dochodów państwa, który nastąpił pod koniec panowania Justyniana i który był coraz bardziej odczuwalny za jego następców, spowodował, że liczba germańskich najemników służących w rzymskiej armii znacznie się zmniejszyła. Cudzoziemiec był bowiem personelem droższym i bardziej kosztownym. Od rodzimego żołnierza i znikał, gdy przestawał pojawiać się jego żołd. Do tego samego przyczynił się fakt, że z Longobardów, Herulów i Gepidów, narodów, które stanowiły większość w Federacji Justyniana, jeden naród przyniósł się do innych siedzib, podczas gdy inne zniknęły całkowicie ze sceny. W końcu liczba cudzoziemskich korpusów spadła do tak niskiego poziomu, że nie było żadnego niebezpieczeństwa militarnego związanego z asymilacją ich organizacji z organizacją reszty armii. Element barbarzyński, jaki znajdujemy w książce Maurycjusza, występuje pod nazwami Federati, Optimati i Bukelari. Ci pierwsi wydają się reprezentować stare grupy germańskich pomocników służących pod własnymi wodzami. Najwyraźniej mówi się o nich jako o niezmiennie składających się z ciężko zbrojnych koni. Przypadkowa zmianka u Teofanesa informuje nas, że cesarzowi Tyberiuszowi Konstantynowi tak trudno było utrzymać ich liczbę, że kupił wszystkich germańskich niewolników, których mógł znaleźć na sprzedaż w imperium i poza nim, uwolnił ich i zwerbował jako żołnierzy. W ten sposób całkowita liczba federacji wzrosła do 15 tysięcy i to właśnie Maurycjuszowi powierzono dowodzenie nimi, nadając mu tytuł hrabiego federacji. Optymaci, jak się wydaje, byli wybrańcami federacji. Były to wybrane grupy germańskich ochotników o takim znaczeniu osobistym, że do każdego z nich dołączony był jeden lub więcej wojskowych zwanych armati. Podobnie jak do średniowiecznego rycerza, dołączali jego giermkowie. Bukelari, których nazwa i status sprawiły wiele niepotrzebnych kłopotów komentatorom zarówno w czasach bizantyjskich, jak i współczesnych, byli kolejną wybraną częścią federacji, którzy byli uważani za osobistych towarzyszy cesarza. Bez wątpienia złożyli mu hołd i uważali się za część jego komitatus. W praktyce byli barbarzyńskim elementem gwardii cesarskiej, ciałem, które odpowiadało starym kohortom batawskim z I wieku. Instytucja ta, jak już miałem okazję wspomnieć, pochodziła z Germanii. W prawach Wizygotów znajdujemy Sajo i Bukelarius, użyte jako synonimy dla związanego przysięgą wojskowego poddanego, którego Anglik lub Sakson nazwałby Gesit. Wcześniej jednak zostało ono przyjęte przez Rzymian. Wielcy przywódcy jak Ecjusz i Belisariusz mieli swoich bukelarii, podobnie jak gocki król. Element germański stał się więc stosunkowo niewielki w armii cesarskiej. Składał się ze skąpych pozostałości po rozbitych plemionach, takich jak Herulowie, Ostrogoci, Gepidowie, a także po zabłąkanych Longobardach, którzy uciekli przed swoim królem, jak Droktulf, o którym mamy sporo informacji w czasach Maurycjusza. Było tam również kilku Scytów, czyli pozostałości po Hunach oraz uchodźców awarskich, którzy opuścili swego pana, wielkiego Hagana, do czego, jak dowiadujemy się ze Strategikonu, byli bardzo skłonni.
Nic nie może być bardziej charakterystyczne dla przejściowego stanu organizacji armii wschodniorzymskiej w czasach Maurycjusza niż niezwykła mieszanka słów rzymskich, greckich i germańskich w jej terminologii. Łacina była nadal oficjalnym językiem imperium i wszystkie komendy musztry w strategii koni nadal są w niej zawarte, ale możemy zauważyć, że łacina jest już w bardzo złym stanie. Wykazuje oznaki utraty lub pomylenia końcówek. Na podłoże starorzymskich pozostałości nakłada się warstwa słów germańskich wprowadzonych przez federati w IV i V wieku, takich jak bandon dla kompanii żołnierzy, drungus dla większego korpusu, burgus, kokura, betsa, fulcus i podobne słowa. Wreszcie spotykamy się z wieloma greckimi słowami, z których część jest dosłownym tłumaczeniem rzymskich terminów, np. arithmos dla numerus, część zapożyczona ze starego macedońskiego systemu wojskowego przez oficerów o klasycznych upodobaniach, część nowo wymyślona. Cały język urzędowy imperium był zresztą ciągle w rozsypce. Ta sama rzecz miała często dwie lub trzy nazwy, po jednej zaczerpnięte z każdego języka. Maurycjusz nazywa regiment obojętnie, Vandon, Tagma lub Arithmos, a dowódcę brygady Mirarchos, Drugarios lub Dux. W sumie jednak łacina trzyma się mocno, wciąż znajdujemy ją używaną dla wielu rzeczy, które w Taktika Leona, dziele późniejszym od 300 lat, mają tylko greckie nazwy. Bardzo duża część rodzimych wojsk była nadal łacińskojęzyczna. Wszystkie te, które powstały w Tracji, Mezji i wewnętrznych częściach Półwyspu Bałkańskiego, dopiero gdy te prowincje zostały opanowane przez Słowian kilka lat po napisaniu strategii konu, starożytny język rzymski stał się praktycznie martwym językiem we wschodnim imperium. Maurycjusz rzadko lub nigdy nie uważa, że warto podać greckie tłumaczenie łacińskiego zwrotu technicznego, podczas gdy jego następca Leon niezmiennie tłumaczy takie terminy. Jedna bardzo ważna reforma wojskowa, której zwolennikiem był Maurycjusz, zasługuje na szczególną uwagę i służy jako znamienny znak czasu. Wydaje się, że najbardziej zależało mu na przełamaniu bariery, która została nałożona w IV wieku pomiędzy klasą płacącą podatki, a tą, która wypełniała szeregi armii. Zagraniczni auxiliarii, którzy stanowili tak dużą część armii Justyniana, nie byli już tak łatwo dostępni, a tendencja do tworzenia coraz większej liczby rodzimych korpusów była tak silna, że Maurycjusz chciał uczynić imperium samowystarczalnym w sprawach wojskowych i rekrutować armię całkowicie wewnątrz. Pragniemy, pisze, aby każdy młody Rzymianin z wolnego stanu nauczył się posługiwania łukiem i był stale zaopatrzony w tę broń oraz w dwa oszczepy. Raz przyzwyczajony do broni uważał, że prowincjusz łatwiej da się nakłonić do zaciągnięcia się, jeśli jednak miał to być pierwszy krok w kierunku wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, to projekt ten nie został zrealizowany. 300 lat później znajdujemy Leona powtarzającego te same słowa. Łuk jest najłatwiejszą z broni do wykonania i jedną z najskuteczniejszych. Pragniemy zatem, aby ci, którzy mieszkają w zamku, na wsi lub w mieście, czyli każdy z naszych poddanych, mieli własny łuk. A jeśli to niemożliwe, niech w każdym domu będzie łuk i 40 strzał i niech ćwiczą się w strzelaniu na otwartej przestrzeni, na połamanym gruncie, w rozpadlinach i lasach. Jeśli bowiem nadejdzie nagle wtargnięcie w nieprzyjaciół do wnętrzności ziemi naszych, mężczyźni strzelający z łuku, ze skalistego gruntu, z odchylenia lub z leśnych ścieżek mogą wyrządzić najeźdźcy wiele szkód. Wróg bowiem nie lubi ciągle wysyłać oddziałów, aby ich odpędzić. I będzie się bał rozproszyć daleko za granicą połupy, także wiele terytoriów można w ten sposób zachować, bez szwanku, ponieważ wróg nie będzie chciał angażować się w wieczną potyczkę z łukiem. Szkoda, że nie mamy żadnych konkretnych informacji o tym, w jakim stopniu na ten plan stworzenia czegoś w rodzaju landsturmu nadającego się do walki w partyzanckiej został zrealizowany. O tym, że w wielu regionach imperium niewiele lub nic z tego nie wyszło, wiemy aż za dobrze. Ciągle słyszymy o prowincjach, które nie zdołały się obronić, gdy nie były wyposażone w regularny garnizon. Z drugiej strony wydaje się, że istniał pewien obowiązek dostarczenia mężczyzn do służby wojskowej ciążący na temach. Na przykład z luźnej wzmianki w De Administrando Imperio Konstantyna Porfirogenity dowiadujemy się, że za czasów jego teścia Romanusa, kiedy cesarz chciał zebrać oddziały peloponeskie na wyprawę przeciwko Longobardom, w czasach gdy Jan Protospatiarius rządził tym temem, Peloponezyjczycy zaoferowali, że zamiast daniny dadzą 1000 osiodłanych i uzbrojonych koni oraz składkę w wysokości 1 centnara złota, a gdy oferta została przyjęta, zapłacili ją z ochotą. Arcybiskup Koryntu został wyceniony na 4 konie, arcybiskup Patrasu na 4, biskupi na 2 konie każdy, wszyscy protospatiari zamieszkali w Temie na 3 konie każdy, spatiari na 1 konia, bogatsze klasztory na 2 każdy, biedniejsze na konia na każdą parę,
podczas gdy każdy człowiek odpowiedzialny za służbę osobiście dał 5 złotych bezantów, z wyjątkiem bardzo biednych ludzi, którym pozwolono dać 2,5 za każdego, więc skład był łatwo zwiększony. Niewojownicze greckie temy mogły składać takie oferty i płacić to, co zachodni Europejczycy z późniejszego wieku nazywaliby skutagę, ale bardziej wojownicze temy azjatyckie i północne z pewnością tego nie robiły. W wielu z tych przygranicznych okręgów, szczególnie w późniejszych wiekach historii Bizancjum, często spotykamy się z uzbrojeniem miejscowej ludności. Ludzie z pogranicza ormiańsko-kapadockiego najwyraźniej polegali w dużej mierze na sobie w kwestii obrony. Rzeczywiście, wydaje się, że istnieją ślady półfeudalnej wojskowej dzierżawy ziemi w okręgach tego regionu, zwłaszcza w tych, które zostały odzyskane od Arabów w X i XI wieku. Tutaj osadnicy wojskowi mogli się osiedlać pod warunkiem obrony ziemi mieczem. Bardzo ciekawy i interesujący poemat Digenesa Akritikisa, który przedstawia życie barona granicznego na granicy Kapadocji w X wieku, pokazuje nam populację wojowniczych wodzów mieszkających w zamkach, otoczonych przez poddane wioski swoich chłopów i toczących nieustanną wojnę najazdową ze swoimi arabskimi sąsiadami z Cylicji i Mezopotamii. Polegali na własnej silnej armii, a nie na regularnych garnizonach tem, których granice zamieszkiwali. W taktyka Leona z rozdziału poświęconego oblężeniom dowiadujemy się, że rząd polegał na usługach obywateli, gdy oblężone było miasto graniczne i że byli oni przydzielani do określonych stanowisk w obronie. Tylko w przypadku, gdy jacyś z nich byli podejrzewani o brak lojalności, cesarz zalecał, aby odmówić im zgody na samodzielną służbę i rozdzielić ich pomiędzy regularne oddziały wchodzące w skład garnizonu. Najbardziej konkretne wzmianki o ogólnie ustanowionej milicji w temach azjatyckich to stwierdzenia Kedrenusa i Zonarasa, że Konstantyn IX w 1044 roku był na tyle nierozsądny, że zwolnił prowincję na wschodniej granicy z obowiązku utrzymywania lokalnych poborów uzupełniających garnizon cesarski. Do tej pory były one zwolnione z pewnych podatków w zamian za tę służbę. Teraz nakazano im rozwiązać oddziały zbrojne i w przyszłości przesyłać pieniądze do skarbu państwa. Jeśli powszechna służba wojskowa nigdy nie stała się praktyką w Cesarstwie Wschodnim, to jednak Maurycjusz spełnił przynajmniej część swoich pragnień. Od jego czasów szeregi wojsk cesarskich były tworzone prawie całkowicie w obrębie cesarstwa, a większość narodów znajdujących się w jego granicach, z wyjątkiem Greków, dostarczyła znaczną liczbę żołnierzy. Ormianie, Kapadocjanie i Izaurowie z Azji Mniejszej oraz Trakowie w Europie byli uważani za najlepszy personel do rekrutacji. Następnym po wydaniu Strategikonu wielkim punktem zwrotnym w militarnej historii cesarstwa jest budząca grozę burza, która przeszła nad nim w czasie najazdów perskich i arabskich w latach 604-656. Tyberiusz Konstantyn i Maurycjusz mieli sporo szczęścia w swoich kampaniach, pobili Persów i dokonali wtargnięć na ziemię Słowian. Maurycjusz był jednak niepopularny w armii. Być może drażniło ich jego ograniczenie władzy i znaczenia wielkich oficerów, nie mniej niż jego surowa dyscyplina i oszczędność. Zginął jako ofiara buntu, a brutalny Fokas, który go zastąpił, wplątał imperium w ostatnią i najbardziej katastrofalną z jej perskich wojen. I'm kind of retarded. Cały wschód od Eufratu po Hellespont został opanowany przez króla Chosroesa, podczas gdy w tym samym czasie Słowianie i Haganawarów posuwali się naprzód w kierunku prowincji europejskich. Imperium wydawało się być na skraju zniszczenia i uratowała je dopiero heroiczna sześcioletnia kampania Herakliusza 622-28. Ledwie jednak zakończyła się wojna perska i przywrócone zostały stare granice Imperium, a już rozpoczęła się jeszcze bardziej zgubna inwazja Arabów w 633 roku. Na starość Herakliusz zobaczył Egipt i Syrię na stałe odcięte od imperium i musiał zreorganizować nową granicę wojskową dla swego pomniejszonego imperium wzdłuż linii Taurus. Do 659 roku nie zawarto pokoju z Arabami i przez 26 lat cała siła wschodniego Rzymu była skoncentrowana wzdłuż jego azjatyckiej granicy, desperacko walcząc z nadciągającym zalewem arabskiego fanatyzmu. Albo podczas tej długiej wojny, albo co bardziej prawdopodobne pod jej koniec, gdy na tronie zasiadł Konstans II, armii i cesarstwu narzucono nową organizację wojskową o najwyższym znaczeniu. Stare granice prowincji zostały wymazane podczas najazdów perskich i arabskich, a cała administracja cywilna przestała działać. Ciężar administracji w czasach wiecznego stanu wojennego spadł na barki dowódców.
Uznając ten fakt, Konstans II lub jego syn Konstantyn IV dokonali nowego podziału ziem, które wciąż pozostawały niezdobyte po obu stronach Bosforu, wykorzystując ówczesną organizację wojskową jako podstawę okręgów cywilnych i wojskowych. Siły służące w tym czasie w Azji, mniejszej, składały się 1. z wojsk dawnej diecezji Orient, to jest Syrii, zwanej teraz po grecku Anatolichi, z wojsk z pogranicza Mezopotamii i Armenii, które ogólnie znane były jako Arminiachi, 3. z żołnierzy z Tracji sprowadzonych do Azji w czasie naporu walki zwanych Trakami, 4. z ocalałych federacji obecnie znanych jako Optimati, 5. z rodzimych i zagranicznych połówek Gwardii Cesarskiej znanych odpowiednio jako Opsikion i Buchelari. Podczas lub pod koniec wojny oddziały te były rozlokowane w różnych częściach Azji Mniejszej, w oddzielnych korpusach lub armiach, ponieważ długotrwała walka sprawiła, że ich oddziały stały się trwałe. Nowy układ prowincji z połowy VII wieku polegał na tym, że okręgi korpusów wojskowych, przyjęte najpierw tylko dla wygody utrzymania lub mobilizacji wojsk, stały się stałymi jednostkami cywilnymi. Dowódca korpusu wojskowego stał się również gubernatorem okręgu i szefem administracji. Zespoły i mire zostały na stałe przepisane do stanowisk, na których się znalazły. Zarówno nowe oddziały geograficzne, jak i korpusy wojskowe otrzymały nazwę tem, temata. Ich nazwy pochodziły od tytułów wojsk kwaterujących w każdym z nich, a więc były to Anatolikon, Armeniakon, Trakesion, Optimaton, Buklarion i Opsikion. Były to pierwotne temy Azji. Wkrótce potem dodano do nich jeszcze jeden, którego charakter był podobny, ale którego pochodzenie było prawdopodobnie bardziej morskie niż wojskowe. Był to tem Kibireot. Wąski okręt sięgający wzdłuż południowego wybrzeża Azji Mniejszej od Karii do Juracji, obejmujący jedynie tereny między górami a morzem. Kibira była niewielką miejscowością, a dlaczego nadała swoją nazwę Temowi było nieustającą zagadką dla późniejszych władz bizantyjskich. Konstantyn Porfirogenita w swoim dziele o Temach twierdzi, że nazwa ta została nadana w sposób szyderczy. Jest to oczywiście absurd, być może słuszne jest przypuszczenie, że w chwili, gdy dokonano nowych podziałów prowincji, Kibera była główną stacją floty cesarskiej, która strzegła południowego brzegu Azji Mniejszej i przejścia do Morza Egejskiego. Okręg, któremu nadała swoją nazwę, był czysto morski, a odizolowane wybrzeża, z których się składała, łączyły się ze sobą tylko drogą morską. Była to więc prawdopodobnie specjalna domena floty, a jeśli istniał jakiś regularny korpus kawalerii przydzielony do niej, zespoły wysłane do ochrony przed najazdami Arabów były prawdopodobnie do dyspozycji admirała eskadry Kibireot. Tak przynajmniej wynika z fragmentu Taktika Leona, który nakazuje dowódcy temu anatolijskiego, gdy jego własny tem zostanie zaatakowany drogą lądową, wysłać wiadomość do dowódcy floty Kibireot, aby ten wyładował siły na tyłach Arabów i spustoszył Cylicję. W czasach Konstantyna Porfirogenity, prawdopodobnie ze względu na bliskość stolicy, Optymaton nie posiadał już żadnej placówki wojskowej i był rządzony przez domestikusa, a nie dowódcę. Tak wyglądały temy Azji, a te w Europie były mniej liczne. Prowincje na Półwyspie Bałkańskim zostały tak całkowicie zniszczone i opanowane przez Słowian w czasach Herakliusza, iż cały ląd wymknął się z rąk rzymskich. Na południe od Dunaju istniały prawdopodobnie tylko 3 temy. Tracja, Tesalonika i Hellada. Do tego dochodziły jeszcze 3 inne zachodnie posiadłości cesarstwa, Sycylia, Afryka i ocalałe dominia w Italii. Te ostatnie jednak zawsze nazywane były nie temami, lecz egzarchatem Rawenny. Późniejsi cesarze w VIII i IX wieku podzielili prowincje zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, aż w końcu całkowita liczba temów wzrosła do ponad 30. Strategikon Maurycjusza jest oczywiście zbyt wczesnym dokumentem, aby przedstawić temy i uzupełnienia garnizonu każdego z nich. Ale jeśli możemy podążyć za taktyką Leona Mądrego, napisaną jakieś 250 lat po tym, jak system tematyczny został wynaleziony, strategos temy może zazwyczaj oczekiwać, że znajdzie się na czele około 8, 10 lub 12 tysięcy ludzi, ponieważ mówi się o nim jako o dowódcy 2 lub 3 turmarchos lub mirarchos, jak Maurycjusz nazywał ich we wcześniejszym okresie. Turma składała się z 3-5 tysięcy ludzi. Nie wydaje się jednak, żeby strategos prowincji mógł zmobilizować i przenieść poza swój okręg wszystkie oddziały, którymi dysponował. Większość piechoty, jak się wydaje, pozostawała na służbie w garnizonach. Ale on oblicza, że przeciętny tem powinien dostarczyć około 4 tysięcy do 6 tysięcy doborowej kawalerii, a nie więcej, gdy był wzywany do pomocy przez swoich sąsiadów. Nicefor Fokas w swoim podręczniku dla dowódców tem granicznych podaje 5 tysięcy jako całkowitą liczbę.
ale ta zmobilizowana dywizja miała składać się wyłącznie z oddziałów najlepszej jakości. Wszyscy rekruci, słabi, niepełnosprawni mężczyźni, a także niewyszkolone lub słabe konie pozostawały w odwodzie, także każda turma wychodziła na pole raczej w niepełnym składzie, ale bardzo zwarta i zdolna do ciężkiej służby. W jednym z fragmentów Leon mówi, że zespoły turmy nie mogły zebrać więcej niż około 256 ludzi do tej aktywnej służby. Tak jak Tem oznaczał zarówno okręg, jak i jego garnizon, tak też było z mniejszymi oddziałami. Każdy Tem był podzielony na okręgi garnizonowane przez Mirosa lub turmę. Znajdujemy więc takie wyrażenia jak to, że Kapadocja była turmą Temu Anatolijskiego, albo że Kefalenia była turmą Temu Langobardzkiego. Niektóre zdawkowe uwagi w De Administrando Imperio Konstantyna Porfirogenity pokazują nam, jak od czasu do czasu rewidowano okręgi i tworzono z nich nowe jednostki. Czytamy na przykład, że dzięki stworzeniu nowego termu Karsjana za czasów ojca Konstantyna Leona, autora Taktyka, dokonano dużego przegrupowania na wschodniej granicy. Karsjana, mówi, była kiedyś turmą Armeniakonu, ale kiedy religijny cesarz Leon uczynił z niej Tem, wówczas pasma tworzące garnizony Barety, Balbadonu, Aspony i Akarkusa zostaje przeniesione z tematu bukolicznego do tematu Kapadocji. Z Temy bukolicznej do Temy Kapadocji, a w tym samym czasie garnizony Eudocji, świętego Agapetusa i Afrazji zostaje przeniesione z Temu Anatolijskiego do Temu Kapadockiego. Do czasu napisania Taktyka Leona i dzieła jego syna Konstantyna o zarządzaniu imperium istniały już pewne nowe jednostki administracji granicznej, które były mniejsze od Tem i miały charakter czysto wojskowy. Nie obejmowały żadnego większego okręgu, ani nie przyznawały swoim gubernatorom żadnej cywilnej jurysdykcji nad rozległym regionem. Taki okręg nazywano clisura, co jest skrótem od rzymskiego clausura. Składał się on z ważnej przełęczy górskiej z fortecą i garnizonem i był powierzony clisarurchowi, którego obowiązki można porównać do tych z comes litoris saxonici z IV wieku. Niektóre z tych clisuras obejmowały kilka przełęczy i znaczną liczbę garnizonów, także Konstantyn w jednym lub dwóch przypadkach miał wątpliwości, czy nie powinny one zostać podniesione do godności Tem. I to by było na tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Przed nami jeszcze trzy uzbrojenie armii bizantyjskiej, organizacja armii bizantyjskiej i upadek armii bizantyjskiej. Także jeszcze będziemy sporo na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że za dużo informacji wam dzisiaj nie przekazałem. Już tam pod koniec te informacje o temach, tych klisurach, po prostu za dużo tego, za dużo. Ale no, trzeba te podstawy jednak mieć, żeby później zrozumieć, wiadomo, późniejszą historię cesarstwa, do której powoli będziemy zmierzać, przynajmniej w moich shortach i w różnych ocenach tych cesarzy z różnych omawianych dynastii. Dajcie więc znać w komentarzu, jak wam się podobało. No i czy chcecie więcej, bo może się okazać, że jednak nie chcecie te historii wojskowości, więc tamte trzy sobie po prostu podaruję. Nie ma co, wiadomo, nie ma co pisać, jeżeli widzom się nie podoba. Także dajcie mi znać w komentarzu, a ja będę dalej dla was pracował. I jeszcze na koniec, jeszcze raz wielkie podziękowania dla patronów kanału Westalki, Kamila i Michała. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Pozdrawiam was. Epikurejczyk out.